Znaczy te kwiaty, co miały być dla Stycharskiego, to potem przynosili polskim biskupom. Zabrali to ze sobą i tak obdarowali biskupom. A nawet ojciec Leon Krawit to wspominał, że jak była ta msza 6 stycznia, no właśnie na 66 roku, to jak wychodzili z katedry, wychodził Wojtyła i było jakieś tam, bo tam byli oczywiście jakieś tam co podsłuchiwali, czy no wiadomo, panowie ze służb, nie zdjęli kapeluszy. I jakaś starsza pani mówi: Episkopat Polski idzie, czapki z głów! No. I tak oto dochodzimy właśnie do tego, z tego Gniezna dochodzimy do Jasnej Góry. Do Jasnej Góry, która się rozgrywa 2 i 3 maja 66. Oczywiście to wiemy, że marzenie, które spełniło się w 79 roku prymasa Wyszyńskiego, że papież jednak przyjedzie do Polski, ale to marzenie pierwotnie było na rok 66. Wiadomo, Paweł VI nie został wpuszczony do Polski. Mniej wiadomo, że, ale to pewnie powiem, że swoim legatem mianował prymasa, tak? Czyli swoim przedstawicielem. I prymas miał, była taka msza 2 maja w kaplicy Jasnogórskiej, czyli w przeddzień, gdzie on był również odczytanie tej bulli Pawła VI, mianującej prymasa jego przedstawicielem, jego legatem. I prymas, nawiązując do tego i do nieobecności Pawła VI, jak sam wspomina, wskazałem, że w tym wieku na Jasną Górę dążyło już 3 przyszłych papieży. To są słowa prymasa z tego. Mówi, bo był Achilles Ratti, który potem stał się, był nuncjuszem w Polsce, stał się papieżem Piusem XI. Nawet mówiono, jak go wybrano, to papież z Polski, nie? Bo był nuncjuszem jedyny, który, jak wiadomo, nie opuścił, prawda, przy nawale bolszewickiej miasta. Więc Ratti. Potem był Roncalli, czyli Jan XXIII, który przejeżdżał przez Polskę i który też był oczywiście na Jasnej Górze i odprawiał tam mszę. Nawiasem mówiąc, to jest mało znany fakt, taki mały nawiasik, że Roncalli odprawiał również mszę w czasie tej podróży w katedrze wawelskiej przy ołtarzu świętej Jadwigi, czyli przy tym krzyżu, tak? Przy tym czarnym krzyżu Jadwigi. I dobrze to zapamiętam, Wojtyła prosił go o potwierdzenie tego w czasie pierwszej sesji soboru i otrzymał od niego potwierdzenie tego, także on i mówi, pamiętam ten ołtarz, który jest tam po lewej stronie od konfesji świętego Stanisława w Głębi, tam odprawiłem mszę świętą. Dobrze, a to tak nawiasem mówiąc. I mówi prymas dalej, i był również sekretarz nuncjatury watykańskiej w Warszawie, Montini, tak? Czyli obecny papież Paweł VI. Obok niego stał Wojtyła. 66 rok. Kominek, jeszcze może taki, ta druga strona, tak? To znaczy strona nienawiści, strona złości. A Gomułka, pamiętam, kierownik Episkopatu Polski nie będzie mówił nam, co mamy robić, tak? Zresztą był niezłym mówcą, trzeba powiedzieć. Tak? Moja pani poloniska mówiła, że Gomułka był dobrym mówcą. No to miała. Rzeczywiście mówił bez kartki, z zaangażowaniem. A co za tym murem? Tak. I co jest tu ciekawego? Gomułka, przyjaźń polsko-radziecka. Tak? Przyjaźń polsko-radziecka. Absolutnie mowa taka właśnie przeciwko, nasi prześladowcy, ten wredny kościół i tak dalej, czyli wszystko oparte na nienawiści. Natomiast Kominek, jeszcze wtedy na Jasnej Górze on to mówił, tak? Na Jasnej, właśnie w maju, bo on też tam był wtedy, też miał mszę. I mówił tak, powtarzamy raz jeszcze, wyznajemy prawdziwe i powszechne braterstwo, niezacieśnione do szeregów jednego narodu.
I to było na Zachodzie to było zastanawiające, że ten episkopat, ci biskupi, tacy konserwatywni, tacy ograniczeni do tej swojej tylko Polski, tacy, prawda? I oni nagle wychodzą na Europę i wychodzą z tak mocnym orędziem, to znaczy z takim przesłaniem, z taką siłą. To zupełnie jakby zmieniło też obraz Kościoła polskiego w Kościele powszechnym, szczególnie w Europie, tak? I Kominek tak wspominał, przesilenie było w lutym. Mówi, ponieważ postanowiłem przemówić otwarcie do ludzi. Wezwali mnie do Rady Narodowej i musiałali przemaglować w sprawie listu. A ja im powiedziałem, że następnego dnia przemówię do ludzi. Chcieli mnie od tego odwieść. Nie dałem się. I dobrze, bo przeżyłem wielkie zaskoczenie. Kto zwalcza pojednanie narodu polskiego z narodem niemieckim, uderza w twarz polską rację stanu. Powiedział w katedrze. I wtedy rozległ się aplauz. Oklaski. Krucina stał obok, wspominał towarzysz, stał obok i arcybiskup tak zobaczył też ten obraz i mówi, nie wiedział co się dzieje, nie? I pyta Krucinę, mówi, pomyliłem się czy co? Fajne, nie? No. A on mówi, nie widzieliście tam arcybiskup, ludzie zrozumieli, że komuniści kłamią. Prawda nas wyzwa. I zobaczyli to kłamstwo. I dlatego był potem taki owoc, że tego 3 maja 1966 roku setki tysięcy ludzi na Jasnej Górze złożyły ten akt oddania w niewolę. Nie wiem, na ile mamy świadomość, że jest to po prostu niewola ku wolności. Tak? On się nazywał akt oddania w macierzyńską niewolę Polski za wolność Kościoła tu i na świecie. Za wolność. Tak? A to była właśnie ta wolność, siła wewnętrzna, której znakiem, słowem było przebaczenie. Tak? Prawdziwe przebaczenie, które wymaga ogromnej siły. Trzeba mieć siłę, żeby powiedzieć przebaczam i proszę o przebaczenie. Tak samo jak trzeba było mieć siłę, żeby powiedzieć nie wolę. I żeby zmierzać już, żeby się trochę, bo jeszcze może jakieś miejsce na pytania była, żeby było czy coś, ale tu już właściwie wchodzimy w te tajemnice chwalebne, jeśli tak można powiedzieć. Dlatego, że rzeczywiście nastąpił przełom, tak? Ale przełom, który nie dotyczył wyłącznie tylko Kościoła. To był przełom znacznie głębszy. Dlatego, że właśnie ten krok otworzył również możliwości dalsze, które wiodły do podpisania. Oczywiście tego my się nie przyznali nigdy, tak, ale do podpisania porozumienia z Niemiecką Republiką Federalną, co z kolei umożliwiło ustanowienie przez Pawła VI regularnej administracji kościelnej na ziemiach zachodnich. Kominek dostał wkrótce potem bilet kardynalski, którym długo się nie cieszył, bo niecały rok później zachorował bardzo ciężko, tak, i nawet właśnie ksiądz Krucina wspominał, że Wojtyła tu, kiedy dosłownie bardzo krótko przed śmiercią Kominka przyjechał do niego do Wrocławia i że jak właśnie wtedy rozmawiali, ja nie wiem, czy tu można powiedzieć słowo nieparlamentarne, ale to jest, nie, bo to jest cytat z Kominka, nie? To będą kropki takie, bo przyszli do niego komuniści i władze chciały mu wręczyć order, tak? Chciałem mu wręczyć order, nie pamiętam jaki to był, Polonia Restituta. Polonia Restituta, chcieli mu wręczyć. On odmówił, tak? I mówi, Jezus Maria, gdybym ja od nich tę blachę przyjął, to moja 70 byłaby w... Mówi tak. I potem Wojtyła, jak wyszedł, mówi tak, on jest kapitalny. W życiu i w umieraniu jeden i ten sam. W życiu i w umiarku. Jeden i ten sam. Tak. I na koniec. O tej sile przebaczenia, bo milenium dało ogromne przygotowanie Wojtyle na wejście z tą jego misją, którą miał do wypełnienia. Tak? To znaczy, żeby wprowadzić Kościół w kościelny milenium, znaczy w milenium jubileuszu wielkiego.
Kiedy on zostaje wybrany, to jest bardzo ciekawe, że kiedy prymas jest aresztowany i dojrzewa, tak, w nim przez te 3 lata ma te swoje rekolekcje, tak, jak nawet mówi, że był wdzięczny Panu Bogu, bo widać było, że był bardzo zapracowany, tak? Był bardzo zapracowany i nagle przyjechali i wzięli go na urlop. Tak on to odbiera. Oczywiście też cierpiał i tak dalej, ale on tak w tych jego wygląda, że mógł się zatrzymać i mógł sobie zrobić 3-tygodniowe rekolekcje od 16 listopada do 8 grudnia, oddać się w wolności Matce Bożej w niewolę i potem dojrzewał to milenium. I Wojtyła uczył się przy prymasie jubileuszu, świętowania, przygotowania do tego. Prymas widział 66 rok doskonale w roku 55. Już tak. Wojtyła w roku 78, i to mamy w Redemptor Hominis na czarno na białym napisane, on widzi rok 2000. Zresztą znana jest, prawda, rozmowa prymas Wojtyła, tak, masz prowadzić kościół w trzecie tysiąclecie, to już nie będę o tym mówił, ale właśnie on to widzi. I teraz od czego zaczyna? Zaczyna od słów wiem wszystko. No na wiatę polne. Nie lękajcie się. Pokonaj ten strach. Ten strach, żeby to pokonać, to wymaga siły. A to jest właśnie siła, no my powiemy miłość, ale miłość ujawnia się przed przebaczeniem. I działa to dalej przed wydarzeniem. Bo to jest ciekawe, że to mówił ksiądz Piasecki, że on ich znał, i prymasa, i Wojtyłę blisko. Mówi, że Wojtyła, Jan Paweł II, przed zamachem, a po zamachu, to nie był już ten sam człowiek. To znaczy, że oczywiście my go znamy, widzimy i tak dalej. I że mówi, że ci, którzy pamiętali prymasa z czasów przed aresztowaniem i po aresztowaniu, mówili to samo. Że w nim nastąpiła jakaś głęboka zmiana. Znaczy coś, co jakby przeorało jego duszę. Że papież, który mówił nie lękajcie się, został trafiony, tak? Znaczy został uderzony fizycznie, tak? Otarł się o śmierć. Tak? Otarł się o śmierć i przeszedł przez tą ciemną dolinę. Tak podobnie jak prymas przeszedł przez ciemną dolinę 3 lat. I wyszedł z tego właśnie z tym, nie lękajcie się, ale z przebaczeniem, tak? 3 razy przebaczył Ariadnę. Od razu jak się obudził, potem jak miał pierwszy anioł pański po zamachu, jeszcze takie przemówienie było nagrane, jak był w Rzemieli, i 3 raz, kiedy poszedł do niego. Ciekawe, 3 razy, nie? Tak jak Piotr, jak Pan Jezus pyta Piotra, 3 razy, czy miłujesz mnie, tak? Ciekawe. I 3 raz, kiedy był u niego w więzieniu w Redimie. I to jest to. Pierwsze, nie lękajcie się. Ta siła przebaczenia, której uczył się Wojtyła w czasie milenium, ona również zaowocowała później. Ona owocowała, ja tu mogę podać tylko kilka może przykładów. Na przykład była Jugosławia, tak? Wojna w dobie Jugosławii. On wtedy, kiedy pisał do biskupów krajów byłej Jugosławii, on dokładnie odnosił się do tych słów i do tej idei przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Podobnie masakra w Rwandzie, 94 rok. Tak? 2 miliony ludzi, to wiemy, straszliwa tragedia. Tak w krótkim czasie. Zresztą też był to czas paschalny, bo to w kwietniu się działo. Ja pamiętam, w październiku byłem na Światowym Dniu Rodzin, pierwszym, w 94 roku. I tam świadectwo składała właśnie Rwandyjka, która na której oczach, prawda, zamordowano całą rodzinę. Strasznie. I wtedy on też mówił o tym orędziu, tak? Znaczy przebaczeniu. To znaczy przebaczeniu, które wymaga ogromnej siły. Właśnie tej siły miłości. I potem mamy 3 punkt, tych punktów jest znacznie więcej, nie? Ale 3 punkt, kiedy już jest zakończenie wielkiego jubileuszu. A przepraszam, jeszcze przed ten akt, prawda, pokuty, który on uczynił. Tak, za grzechy ludzi Kościoła. Też mu odradzano, też, że to lepiej nie i tak dalej, może to... Ale on to dobrze sformułował i on też to przeprowadził. I potem kończy się milenium i jest zamach na World Trade Center. Tak. Jest 2001 rok i jest kolejne uderzenie. Tak. I on wie, jaka jest siła, on wie, jaka jest ta rzeka podziemna, ta struga. Kiedy Bush chce zaatakować Irak,
to on dzwoni do Busha, on prosi, żeby tego nie robić. To muszę powiedzieć, że nawet niezwykle, znaczy fantastyczny biograf papieża, to znaczy Weiger, ale jednak Amerykanin, to on tam robi różne operacje, żeby w tej biografii pokazać, że jednak papież nie do końca, tam współpracownicy go zawiedli, że jednak ta wojna była potrzebna. Dzisiaj widzimy, jakie są skutki. Prawda? Dziś widzimy, jakie są skutki. No i na koniec zaczyna od tych słów, przestań się lękać, swój pontyfikat, przepraszam, nie lękajcie się, a kończy, przestań się lękać. Kiedy on jest u nas na pielgrzymce w 2002 roku, te trzy dni, tak, Bazylika Miłosierdzia, konsekracja, to jego przesłanie to jest przestań się lękać. I zastanawiałem się właśnie, to mnie uderzyło, dlaczego on mówi teraz tak dużo, bo powtarzał to przestań się lękać. I zobaczmy, że nie lękajcie się, to jest wezwanie z początku Ewangelii. Tak? To znaczy, kiedy pasterze, tak, nawet Matka Boża, nie bój się, tak? Potem pasterze słyszą od aniołów, nie lękajcie się, tak? Zwiastuję wam radość wielką. Ale Apokalipsa tam wraca ciągle, przestań się lękać. Tak? Jakby domyka ten swój pontyfikat w ten sposób, przestań się lękać, ale przestań się lękać właśnie tego przebaczenia, tego otwarcia serca. Dobrze, i to tak bym zamknął, bo widzę, znaczy jakby, że ten skutek milenium, tak? Milenium to jest ten dalekosiężny, ta tajemnica radosna, ona trwała dalej, tak? Lata, no nie tylko rok 66, ale następne, aż do wyboru Jana Pawła II i tego wspaniałego pontyfikatu. Dziękuję bardzo. Dzięki.